No witam, witam, siemanko ekipo, witam na kanale Typowy Kibic. Słuchajcie, już dzisiaj mecz, wiadomo, Hiszpania-Francja, półfinał Mistrzostw Europy. Ten mecz już wytypowaliśmy, zapraszam serdecznie do odcineczka, jeśli go nie widziałeś, jeszcze masz trochę czasu. A w tym odcinku zajmujemy się już drugim półfinałem, a więc Anglia kontra Holandia. A więc ten drugi półfinał może troszkę mniej atrakcyjny, jeśli mówimy tutaj o narodowościach, ale no nie wydaje mi się, bo przecież cały czas rozmawiamy o najdroższej drużynie Mistrzostw Europy, czyli o Anglikach, którzy oczywiście kapitalnie zawodzą w tym turnieju. Przygotowałem dla Was konkursik, przygotowałem analizę, przygotowałem typ po kursie 4, także nie pozostaje nic innego jak co, jak prosi Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, jeśli tego nie robisz, i oczywiście wytypuj dokładny wynik spotkania meczu Anglia, Holandia i strzelca przynajmniej jednej bramki w komentarzu pod tym filmem. Jeśli, słuchajcie, ktoś trafi, pierwsze dwie osoby, jeśli trafił poprawny wynik i strzelca, zgarniają po 100 zł od naszego partnera Fortuny. Także widzicie, gra jest warta świeczki. Przykład 1-1, gol Depay. Więc słuchajcie, tak to wygląda, a ja zapraszam do analizy, chodźcie. No dobra, jakim cudem ci Anglicy znajdują się w tym półfinale? Umówmy się, to jest jeden z najgorzej grających zespołów na tych mistrzostwach. I mówię tu naprawdę z pełną odpowiedzialnością i z ręką na sercu. Football coming home, no nie wydaje mi się. Naprawdę Anglia jedzie na zaciągniętym ręcznym, Anglia jedzie na tak zwanym pizzu przez cały turniej. Naprawdę, ja nie widziałem jeszcze dobrego meczu Anglików. Może te ostatnie tam 5 minut ostatniego meczu ze Szwajcarami, kiedy zareagowali na bramkę, Saka strzelił bramkę, doprowadzi do tej nudnej dogrywki, no i w dogrywce i w rzutach karnych wygrali z tymi Szwajcarami. Ale podsumowując, słuchajcie, wydaje mi się, że Anglia będzie miała ciężko z tymi Holendrami. Holandia to zespół, który gra też w kratkę, bo zobaczcie, że po pierwszej połowie z Turcją naprawdę chyba nikt się nie spodziewał, że Holendrzy włączą ten trzeci, czwarty bieg i tak się ładnie przejadą po Turkach, chociaż wiemy, przejechać po Turkach może za duże słowo, bo i Turcja miała swoje sytuacje, także Holandia to też nie jest zespół idealny. To z pewnością, słuchajcie. Co gramy w tym spotkaniu? Długo się nad tym zastanawiałem. Pierwszy typ mój, słuchajcie, no Cody Gakpo, jeden z liderów klasyfikacji strzelców, gość, który w ostatnim meczu też moim zdaniem był najlepszym piłkarzem absolutnie holenderskim, który po tym skrzydełku ciągnie, wchodzi w rywalizację, jeden na jeden, wygrywa te pojedynki. Także wydaje mi się, że jeden strzał celny tego gościa jak najbardziej musi znaleźć się na naszym kuponiku. Typ numer 2. Holandia wygra lub remis. Tu już trochę bardziej ryzykowny, ale słuchajcie, no jakoś nie wydaje mi się, żeby ci Anglicy nagle wybuchli nieprawdopodobną dozą optymizmu i pięknego futbolu i Jude Bellingham będzie Judem Bellinghamem z pierwszego kwartału w Realu Madryt, że Harry Kane będzie Harrym Kane'em z Bayernu Monachium, strzelając bramki na zawołanie. Coś mi tutaj nie gra. Oczywiście Foden będzie Fodenem z Manchesteru City z Premier League, bo on przecież został najlepszym graczem Premier League, a umówmy się, gość nie gra nic. Koleś po prostu, kurwa, nie gra nic. No to jest dramat, co naprawdę grają ci Anglicy. Jestem wkurzony, że muszę ich oglądać, a niestety będziemy musieli się z nimi przemordować jeszcze przez te przynajmniej 90 minut. Zobaczymy, jak zagrają. Co tutaj jeszcze gramy? Słuchajcie, przede wszystkim jeszcze dorzucamy do tego kuponiku powyżej 6,5 rzutów rożnych. Zarówno Holandia, jak i Anglia lubią te rogale nabijać i lubią strzelać bramki z tych rogali. Także wydaje mi się, że ten stały fragment gry w postaci rzutu rożnego, te 7 rzutów rożnych łącznie dadzą radę zrobić. Co jeszcze? Słuchajcie, gramy w tym spotkaniu. No ja gram mimo wszystko bramkę Holandii. Wydaje mi się, że Holendrów absolutnie stać na to, by wpakować bramę tym Anglikom, którzy są naprawdę w tej obronie ospali, jacyś tacy mało zdeterminowani. Ten środek pola też nie do końca dojeżdża. Także wydaje mi się, że jeśli Holandia włączy ten drugi, trzeci, czwarty bieg, te skrzydełka będą latały. Mówię tutaj szczególnie o Gakpo, a może wyjdzie Malen. Oni naprawdę potrafią robić fajny dym z boku obrony, a też Walker, słuchajcie, który będzie krył przecież Gakpo, na tym turnieju gra po prostu bardzo słabo. Jak lubię Kyle'a Walkera, to wydaje mi się, że gra w tym turnieju bardzo, bardzo słabo. No słuchajcie, to tak wygląda kuponik cały. Zobaczcie, trochę tych rzeczy musi się wydarzyć. Cody Gakpo strzał celny, Holandia wygra lub remis, poniżej 3,5 bramki, powyżej 6,5 rzutów rożnych i Holandia gol. Kurs 4 kusi. Oczywiście nie jest jakiś wybitny pewniaczek, bo wiemy, że na tych mistrzostwach zdarzyć się może dosłownie wszystko, ale bardzo liczę na ten kupon. Liczę też na to, że ktoś z Was trafi i wytypuje poprawnie wynik tego spotkania oraz strzelca bramki. No i co? I czekam na Wasze opinie. Czy chcecie Holendrów w tym finale? Czy jednak Anglików w tym finale, bo te nazwiska są większe, ta wartość tej drużyny jest ogromna, największa na tym euro, 1,5 miliarda euro jest warta ekipa angielska. No i ten Southgate, który na tym... już nie chce mi się gadać o tych Anglikach, więc pozostawiam to dla siebie, słuchajcie, a Holendrzy... No Holendrzy, słuchajcie, zagrali z nami ten pierwszy mecz kiepski, potem jakoś im się udawało, grali, łapali wiatr w żagle, ale Austria im pokazała jeszcze w szeregu, potem przecież... Słuchajcie,
ten mecz ostatni z Turcją też przecież to nie było tak, że oni tam łatwo i przyjemnie wygrali to spotkanie. Męczyli się z tymi Turkami, którzy naprawdę też nie grali, ale jednak pokazali klasę i udało im się w trudnym momencie wygrać to spotkanie 2-1. Także to może być mimo wszystko ciekawe spotkanie. Mam nadzieję, że Anglia nie będzie typową Anglią i naprawdę zobaczymy kawał dobrego futbolu. Jeszcze raz zapraszam Was na filmik dzisiejszy, czyli słuchajcie, Francja kontra Hiszpania, a ja się z Wami żegnam, czekam też na Wasze typy. Pozostaje mi nic innego jak co? Jak elo! A! I jeszcze, czemu mam taką koszulkę? Jak wiecie, dzisiaj w nocy Messi gra, słuchajcie, w Copa America półfinał. Mam nadzieję, że pewnie pokonają Kanadę i znajdą się w wielkim finale, gdzie Messi i Argentyna będzie bronił tytułu Copa America. Elo!